Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wszechstronnej serii o Minecraft. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam coś naprawdę fajnego. Coś, co rozwaliło mi mózg i myślę, że rozwali również wam. Słuchajcie, mamy tutaj pewną skrzynkę. Nie zwracajcie uwagi na palące się tam krzewy, tylko na tą skrzynkę. Patrzcie się cały czas na tą skrzynkę i co my w tej skrzynce mamy? Pach! Okej, dobra. Mamy tutaj miecze, zbroje, kilofy, łuki. Jednak te łuki mają pewien enchant. Zobaczcie, jest to klata na poziomie enchantu 32 000 na protection, więc nic nie jest w stanie nas w tej klacie rozwalić. Tutaj mamy kilofy na efficiency 32 000, na fortune level 100 oraz na fortune maksymalną. Dzisiaj pokażę wam najciekawsze enchanty na maksymalnych poziomach i pokażę wam, jak je zrobić, jak się zachowują i jakie dziwne rzeczy potrafią stworzyć. Pokażę wam dzisiaj pod koniec tego odcinka, jak zabijamy na przykład Endermana i z pewnego enchantu looting, który jest odpowiedzialny za większy drop z mobów, dropi ponad 30 000 perów, więc gra się może zaciąć i chcę to zrobić właśnie na koniec, ponieważ no, gra może mi tutaj paść. Dobra, ale radzę wam obejrzeć ten film w całości, ponieważ wytłumaczę wam, jak zrobić takie enchanty. Niestety za pomocą komend, ponieważ jest to niemożliwe na survivalu bez żadnych właśnie komend, czy nawet bez modyfikacji. Dobrze, okej, słuchajcie, w takim razie podejdźmy do tej skrzynki i załóżmy sobie tą zbroję na maksymalny poziom protection. Okej, dobra. Mamy całą zbroję, wygląda w sumie zwyczajnie. Jednak jeśli teraz sobie zespawnujemy na przykład zombiaka, proszę bardzo, albo weźmy nawet kilka zombiaków, weźmy ich dużo więcej. Okej. A, jestem na peaceful. No tak. Dobra, jestem na peaceful. Weźmy sobie dużo zombiaków, zespawnujmy. Tak, ale do tego weźmy sobie jeszcze ten mieczyk, który jest na maksymalny poziom sharpness. Okej, wiem, że chyba smite działa na moby, jednak sharpness tutaj również daje sobie radę i to naprawdę nieźle. W takim razie weźmy game mode. Nie wiem, czy smite czy sharpness jest na moby, to jest naprawdę... Okej, dobra, i sprawdźmy, jak te zombiaki nas biją. Zobaczcie, mamy maksymalny poziom serduszek, nic się nam kompletnie nie dzieje, może niech gdzieś mnie przygwożdżą te moby tutaj. Okej, okay. Niech mnie zaczynają bić. Proszę bardzo, nic kompletnie nam się nie dzieje. Mam maksymalny poziom protection i kompletnie nic na mnie zrobią. Dobrze. Pięo. Zobaczcie, jaki pogrom. Okej, okay, chyba jednak smite znam oby, co? Tak czy inaczej zabijamy je na jednego hita. I jak widzicie, dajemy sobie z nimi bez problemu radę. Słuchajcie, z tym enchantingiem, który mam teraz miecz, czyli na poziom 32 000, zabijemy każdego moba na jednego hita. Później pójdziemy sobie do kresu i zabijemy smoka na jedno uderzenie. Okej. Okay. Więc to, co widzicie teraz, to jest maksymalny poziom enchantingu w Minecrafcie. I możemy każdy enchant sobie tutaj wyczarować. Dobrze, co my mamy tutaj dalej? Słuchajcie, tutaj mamy looting. Dobra, weźmy miecz z looting i spróbujmy zabić jakiegoś zombiaka. Okej, okay, to może trochę potrwać? Okej. Okay. To jest poziom looting 100, więc zobaczcie, no mamy troszkę więcej tych rzeczy, 58 mięsek z jakiegoś jednego zombiaka, ale jeśli weźmiemy looting poziom 1000, kurde, nie wiem, czy ja go tu mam, później sobie zrobimy. Pod koniec zaenchantujemy looting na maksymalny poziom i zobaczymy, co się stanie, bo naprawdę sam nie jestem pewien. Dobrze, słuchajcie, tutaj mamy punch level 1000, punch level maksymalny i power maksymalny. Oczywiście już możecie wiedzieć, co się wydarzy. Kiedy postawimy sobie takiego zombiaka, albo tutaj nawet mamy creeperka, weźmiemy sobie jakąś strzałę. Czekajcie, muszę wziąć strzałę skądś. Game World 1. Weźmy sobie obojętnie jaką strzałę. Jestem na Minecrafcie 1.9, więc ta komenda jest dostosowana do Minecrafta 1.9 i bez problemu możecie sobie z niej korzystać na Minecrafcie 1.9. Tylko pamiętajcie z umiarem. Game mode 0, ponieważ możecie skraszować grę albo serwer, więc no uwaga, uwaga. Okej, okay, punch level 100 bodajże, tak? O cholera. A gdzie on jest? Zobaczcie, no nie ma go, kompletnie go nie ma. Ale, czekajcie, jaką ja miałem strzałę, jestem ciekaw. Weźmy sobie strzałę widmo, tak żebyśmy mogli zobaczyć chociaż przeciwnika. Czy on tutaj gdzieś był? Czekajcie, no spróbujmy tego. Jest! Jest tam, zobaczcie. Dokładnie, ale ten punch poleciałby znacznie dalej, ale tam był, jak widzicie, blok i po prostu go zatrzymał. Aż ty pokaż się. No, strzelaj. No już. No strzel we mnie!
Okej, dobra, jak widzicie, na strzały to nas nie broni, ponieważ inne enchanty są również na strzały. Więc uwaga, 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 ponieważ to może być czasami troszkę przekłamujące. Okej, dobra, słuchajcie, w takim razie weźmy sobie jeszcze raz game mode jedynkę i troszkę więcej tych strzał. Sprawdźmy inne możliwości tego łuku. Okej, dobra, co my tu mamy za łuk? O kurde, jak widzicie, ściął na Minecrafta i zaraz ten creeper zniknie albo przesunie się właśnie tam. Co my tutaj mamy za łuk? Okej, to jest łuk z power, maksymalny poziom power, więc wszystko mamy na hita. Każdego zombiaka, każdego smoka, każdego widera, każdego gracza, więc jest to najmocniejszy łuk w Minecrafcie, a to jest tak naprawdę najmocniejszy miecz. Jednak nie wiem, czy te enchanty można łączyć, na przykład, żeby wszystkie były na 32 tysiące. Jeśli uda mi się znaleźć sposób, nagram dla was kolejny materiał z najmocniejszym mieczem, jaki można zrobić w Minecrafcie tak naprawdę. Spadaj! Znikający creeper. Nie, no dobra. Co my tutaj mamy dalej, słuchajcie? Mamy tutaj Frostwalker na poziomie 10 tysięcy. I pewnie jesteście ciekawi, co się tutaj wydarzy. Ja też byłem ciekaw, co się wydarzy, jednak tak naprawdę nic ciekawego, ponieważ Frostwalker, jak widzicie, działa tak jak na maksymalnym poziomie, więc nie jestem pewien, czy może być jeszcze silniejszy niż tam, nie wiem, poziom trzeci chyba, czy poziom drugi. Myślałem, że zamarznie mi cały ocean, ale niestety tak nie jest, więc Frostwalker tutaj coś po prostu na mnie styka. Dobra. Okej, weźmy, zdejmijmy te buty. Załóżmy ten protection, ale jak creeper podejdzie, może nas zabić, ponieważ nie mamy blast protection dla przykładu. Dobra, co my tutaj mamy? Efficiency oraz fortune. Dokładnie, to są bardzo fajne rzeczy. Ale fortunkę na razie weźmy setny poziom, a to maksymalną zostawmy, ok? Ponieważ to zostawimy sobie na koniec. Myślę, że Minecraft mi skreszuje, więc wolę na razie nie. Ale ok, efficiency. Spróbujmy dokopać się gdzieś do kamienia tutaj. Oczywiście na piasek to nie działa. Kamień. Kurde, dobra, teraz będziemy szukać kamienia na odcinku. Pokażę wam, jak zaknąć przez wasz wybrany enchant każdy przedmiot, który sobie tylko wymyślicie. Okej, zobaczcie, jak kopię kilof. No oczywiście od razu, tak? Jest to maksymalny poziom enchantu, chyba od razu by kopał nawet na setnym poziomie. Ale powiem wam, że no jest pogrom, jest pogrom, jest pogrom, jest pogrom. Można iść przed siebie i kopać po prostu. Wiem, że jest ciemno. Ale tak czy inaczej, zapewne widzicie, jak to szybko wydobywa. No szybciej się po prostu nie da. Okej, dobra, chodźmy na zewnątrz. To jest śmieszne, nie? Że kamień wykupuje tak szybko, a dirt tak powoli. Oczywiście można również łopaty zenchantować na taki poziom, więc bez problemu możecie sobie to sprawdzić już samodzielnie. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Fortunkę. Ojejku. Zjarałeś się? Dobrze. Weźmy sobie teraz rudę, na przykład diamentu. Diamond ore. Ciach. Key mood zero. Słuchajcie, zanim to zrobimy, zostawcie lajka pod tym filmem, ok? Zostawcie lajka, please. Lecimy. I patrzcie, ile diaksów. Ile tu mamy? Jeden stack i troszkę ponad jeden stack, więc no mamy 67 diaksów z jednej rudy, więc no jest pogrom. I to jest tylko enchant poziom setny. Wyobraźcie, co by się działo, gdybyśmy mieli 32 tysiące, no. Wow. Wow, wow, wow. Okej, dobra. Co my tutaj jeszcze mamy tak naprawdę, ponieważ chciałem wam przedstawić tylko te najciekawsze enchanty. Weźmiemy sobie jeszcze ten looting, ale to już pod koniec. Teraz wytłumaczę wam, jak takie enchanty robić. Dobrze, słuchajcie. W takim razie spróbujmy zrobić sobie mieczyk, knockback, z poziomem na przykład 2000. Okej. W takim razie w opisie do tego filmu macie komendę działającą do Minecrafta 1.9, którą teraz wam wklejam tutaj w czat. Macie również ją, tak jak wspomniałem, w opisie. Dobrze, słuchajcie. Tutaj macie Diamond Sword na przykład. To możecie sobie edytować na przykład na Diamond Chestplate, Diamond Boots i tak dalej, Diamond Pickaxe. I możecie sobie zrobić tutaj każdy przedmiot, jaki chcecie zaknąć, obojętnie na jaki enchant. Dobrze, Diamond Sword. Tutaj macie ilość, ile chcecie otrzymać tych mieczy. Ja biorę oczywiście jeden. Tutaj niestety nie wiem, co to jest. Nie ma pojęcia. Tutaj mamy enchant. Tutaj już się zaczyna enchant. Słuchajcie, musicie zmienić tak, ID. I teraz tak, po prawej stronie ekranu pojawia wam się strona Minecraft Gamepedia, czyli jest to Minecraft Wiki inaczej. I jak widzicie, mamy tam na przykład knockback. I po lewej stronie od napisu knockback mamy cyfrę 19. To już jest liczba w sumie, liczba 19.
I tą liczbę wpisujecie dokładnie tutaj, jakie chcecie ID. Na górze mamy Bane of Half-Tropods, mamy na przykład 18 ID. Więc weźmy sobie ID 19 i tutaj poziom tego enchantu. Czyli jak wspomniałem wcześniej, weźmy na przykład na 2000. Ciach. Ok, proszę bardzo i mamy oto taki enchant. Knockback level 2000. Dobra, sprawdźmy to na zombie. Cześć. O, i powoli leciał tam, jak widzicie, więc no 2000 enchant działa i to jak należy. Dobrze, może jeśli będziecie chcieli szybko jeszcze zrobić na przykład zbroję, nie wiem, kill-off, to wam na szybko tak pokażę. Pickaxe to jest kill-off, shovel to jest na przykład łopata, axe to jest na przykład chyba toporek, ale nie jestem pewien. Diamond chest plate to jest zbroja, leggings to są spodnie. Boots to są buty i helmet to jest hełm. Jeśli chcecie zaknąć jakiś inny przedmiot, to możecie i na przykład macie game moda 1, wybieracie sobie przedmiot do zaklinania, to jak widzicie możecie tutaj pobrać to od razu z nazwy albo kliknąć F3 plus H jednocześnie. Pojawi wam się na czacie Advanced Tooltips Shown i teraz macie gdzie nie gdzie całą nazwę na dole, widzicie? Minecraft Diamond Pickaxe, więc od razu możecie sobie zajrzeć, jak to wygląda. Tak, to jest zwyczajny axe. I możecie sobie zaknąć każdy miecz, każdą broń, jak sobie tutaj tylko wymarzycie. Możecie nawet zaknąć strzałę, chyba z tego co wiem. Łuk to jest po prostu bow. I tak dalej, i tak dalej. No dobrze, słuchajcie, chyba przedstawiłem wam wszystko, co chciałem wam pokazać z tych enchantów. Jednak teraz spróbujemy zabić jakiegoś moba z maksymalnym poziomem looting. Jeśli to nam się uda, to później sprawdzimy jeszcze fortunkę, ok? Ale jeśli mnie wywali, to znaczy, że będzie koniec materiału. W takim razie ja się będę chyba z wami żegnał. Czekajcie, time. Weźmy sobie na noc. Time set, nie wiem, 15 tysięcy może być. Jakiego moba chcemy zabić? Z czego tak fajnie lecą dropy, co? Może weźmy jakiegoś zwykłego. Chociaż chcemy zabić Endermana. Dobrze, może mi się uda zabić Endermana. I tutaj szykujemy miecz z lootingiem. Czekajcie, który to był looting? O kurde, będzie ostro, wiecie? Będzie naprawdę nieźle. Game mode 0. Zobaczymy, co to nam wyjdzie z tego, ok? Dobra, kładziemy naszego Endermana i bijemy go. Dobra, jak na razie co, to ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, ponieważ zaraz może mi się zaciąć gra. No, uwaga. Jest, działa, patrzcie, Minecraft mi się nie zwiesił, oh my god. Czekajcie, czas wyłączyć shadery. Czas wyłączyć shadery i wziąć na najkrótszy poziom widzenia, ponieważ zaraz nam ten komputer tutaj wybuchnie. A ja chyba tego nie chcę, wiecie? Nie, nie, nie tym mieczem, proszę. Nie tym mieczem, nie tym mieczem. Sharpness, come on, come on, come on. Okej, dobra. Weźmy na peaceful. I sprawdźmy, ile tego tu jest. Zobaczcie. Wow, co za pogrom. Ile tych pereł tu jest? No nie wiem, ale zaraz to sprawdzimy, czyszcząc swoje inwentory. I zobaczymy, czy jest więcej niż całe inwentory, co? Game mode 1. Okej, już coś zebrałem przez przypadek. Game... nie, możemy tak w sumie to zrobić, co? Chociaż nie, czy nie znikną. Game mode 0. Okej. Okay. Masakra. Tutaj tego jest niesamowicie dużo. Więc... aż się dziwię, że ten komputer mi teraz działa. Komputer w sumie laptop, nie? Więc to jest pogrom. Dobra, słuchajcie. W takim razie z diamentów będzie dokładnie to samo, jeśli wykopiemy rudę diamentu. Możecie to sprawdzić na własnym świecie. Możecie sprawdzić również inne enchanty. Możecie bawić się do woli. Jeśli znajdę coś naprawdę fajnego, aby wam zaprezentować z tych enchantów, to również wam to po prostu tutaj zaprezentuję. Może ktoś znajdzie również sposób, jak zaknąć przedmiot, na przykład miecz, na wszystkie enchanty, które są możliwe w Minecrafcie, na maksymalny poziom. Jeśli ktoś to zrobi, może mi napisać na maila RoxMBPlay. Tam macie w opisie, tylko... albo nie, napiszcie w komentarzu, dobra? Napiszcie w komentarzu i po prostu wylajkujcie ten komentarz, ja go znajdę. Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Dobrze, w takim razie ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Taki troszkę fun. Ale jeśli ktoś nie wiedział, to fajna ciekawostka, bo można się naprawdę w Minecrafcie komendami pobawić. I nie trzeba być do tego żadnym programistą. Dobrze.
W takim razie dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę, ponieważ mnie to motywuje. Dużo osób mi pisze na przykład, że czasami o te łapki męczę, ale powiem Wam, że myślę, że jest to całkiem rzadko. Nie wiem, co piąty, co szósty odcinek, ponieważ jest to ogromna motywacja do nagrywania kolejnych odcinków, więc wow. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć! Aha, no i oczywiście zapomniałbym Ender Dragon na hita. Kurde, zawsze to co mówię na początku jakoś mi wylatuje z głowy. Jak go złapiemy, to wam pokażę. Tylko, że on tak lata, głupek. Uwaga. Yeah. Proszę bardzo, smoczek ginie za jednym uderzeniem. Tak samo oczywiście jest z Witherem, więc no, mieczyk ma siłę. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.